Po przerobieniu kwestii otwartego dostępu, czas wziąć na warsztat temat, o którym na pewno słyszała większość z widzów lub mieszkańców stolicy Polski, czyli stację muzeum, instytucję w dużym skrócie kontynuującą tradycję Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i jej problemy w ostatnim dziesięcioleciu. Czytając doniesienia prasowe z tego okresu, można odnieść wrażenie, że polskie koleje państwowe usilnie chciały wykurzyć muzeum z dworca Warszawa Główna, odbudowanego w latach 2019-2021. I w sumie tak przecież było, tylko nie wyłącznie w ostatnich latach, ponieważ cała historia zaczęła się ponad 25 lat temu. Był 29 grudnia 1994 roku, czyli połowa pierwszej dekady cięć, gdy minister transportu i gospodarki morskiej, ówczesny minister właściwy do spraw transportu, jakbyśmy powiedzieli językiem ustawodawczym, zawarł umowę z polskimi kolejami państwowymi w sprawie wspólnego prowadzenia Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przez obie strony. Do tego czasu muzeum było jednostką organizacyjną PKP. A w wyniku umowy przejęło od kolei majątek obejmujący m.in. bibliotekę i zbiory muzealne włącznie z torami stacyjnymi skansenów, czy zajmowane wtedy pomieszczenia. W strukturze muzeum znalazły się również oddziały w Sochaczewie i Gryficach, składające się na część wąskotorową muzeum oraz modelarnia w Jeleniej Górze, w której powstawały modele prezentowane we wszystkich trzech oddziałach. Wszystkie opłaty za utrzymanie miało uiszczać muzeum, za to kolej dostała za zadanie organizowanie darmowego transportu eksponatów muzeum na swojej sieci, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, przeprowadzanie darmowych remontów budynków oraz infrastruktury użytkowanych przez MK, a także taboru kolejowego eksponowanego przez instytucję, jeżeli ta nie mogłaby sobie pozwolić na takie prace renowacyjne samodzielnie. Jeżeli zaś miało nastąpić przekazanie na przykład zabytkowej lokomotywy lub dokumentacji do muzeum, PKP nie miało za to brać żadnych pieniędzy. W ten sposób od początku roku 1995 Muzeum Kolejnictwa stało się państwową instytucją kultury. Mówiąc krótko, dbanie o historię polskiej kolei miało wejść na lepszy poziom. Dwa lata później, 6 grudnia 1996, muzeum podpisało z Centralną Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych umowę użyczenia, według której MK miało bezpłatnie otrzymać, jak to ujęto, środki trwałe i inwentarz znajdujący się na stanie polskich kolei państwowych. Kolej miała również m.in. przeprowadzać remonty kapitalne oraz podpisywać umowy z dostawcami mediów i usług w imieniu muzeum. Tym razem jednak to MK miało dbać o stan zajmowanych pomieszczeń i we własnym zakresie przeprowadzać remonty. Kwestia opłat pozostała bez zmian. Niedługo później zamknięto, a następnie rozebrano jeszcze czynną część dworca głównego. Nie był to jednak koniec papierkowej roboty. W 1999 weszła w życie reforma administracyjna, która dotknęła również i Muzeum Kolejnictwa, ponieważ zostało ono przejęte przez samorząd województwa mazowieckiego od ministra transportu i gospodarki morskiej. Od tego momentu MK było już samorządową instytucją kultury, co zostało również ujęte w statucie placówki, nadanym rok po przejęciu. Ogólny nadzór sprawował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast głównym źródłem utrzymania były dotacje od samorządu i przychody z działalności muzeum. Potem, mówiąc w dużym skrócie, na kilka lat zapadła cisza, przerwana 16 października 2008 roku podpisaniem porozumienia między samorządem, kolejami mazowieckimi oraz PKP SA, w którego treści znalazł się zapis, że Muzeum Kolejnictwa miało zostać przeniesione z dawnego dworca głównego na działkę przy ulicy Grodzieńskiej, to jest po południowej stronie linii kolejowej z Warszawy Wileńskiej do Zielonki, a tuż przy wiadukcie linii do Gdańska. PKP zobowiązało się, że tę nową lokalizację dla muzeum zapewni, a porozumienie zostało zawarte na czas określony, czyli do końca 2009 roku. I tak, 30 lipca 2009 roku, 9 miesięcy po podpisaniu porozumienia, PKP SA wypowiedziało muzeum umowę o bezpłatne użyczenie z 1996 roku, żądając zwrotu obiektów zajmowanych przez placówkę do końca sierpnia. Zanim pochylimy się nad skutkami tej decyzji, trzeba zauważyć trzy istotne rzeczy. Gdy samorząd przejął Muzeum Kolejnictwa od Ministerstwa Transportu w 1999, nie przejął uprawnień do korzystania z obiektów i gruntów. Należały one do PKP, które było zobowiązane do tego, aby ten problem uregulować. Zgadnijcie, czy tak się stało.
Innym powodem wypowiedzenia umowy, jak podawała Gazeta Wyborcza za marszałkiem Mazowsza Ludwikiem Rakowskim, miały być zmiany wprowadzone przez dyrektora Ferdynanda Ruszczyca, które ożywiły muzeum. To właśnie bowiem za kadencji Ruszczyca wystawa została uporządkowana chronologicznie, pojawiły się m.in. wystawy czasowe czy lekcje muzealne. Do tego czasu PKP nie interesowało się tym terenem, no jeżeli nie weźmiemy pod uwagę, że teren dworca miał być sprzedany pewnej firmie spod ciemnej latarni. W końcu umowa z 96 zawierała zapis, że mogła zostać rozwiązana wyłącznie za porozumieniem stron. W tym czasie w placówce zaszły zmiany niezwiązane ze sporem z PKP. Wystawa taboru wąskotorowego w Gryficach została przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie, a likwidacji uległa pracownia modelarska w Jeleniej Górze. Z kolei w następstwie ograniczenia dotacji od samorządu wojewódzkiego, co zostało spowodowane przez Janosikowe, Muzeum Kolejnictwa straciło płynność finansową. W efekcie pisma wystosowanego do PKP przez dyrektora Ruszczyca kilka dni po wypowiedzeniu umowy, obie strony plus przedstawiciele samorządu zasiadły do negocjacji. Z jednej strony podczas rozmów kolej proponowała zawarcie umowy najmu, która w najdłuższej wersji obowiązywałaby do 2013 roku, jednak każda propozycja była dla placówki niekorzystna. Natomiast dyrektor Ruszczyc chciał podpisania z PKP SA umowy dzierżawy terenu dworca głównego, jednak spółka nie chciała zrobić tego nieodpłatnie, wskazując m.in. na bycie w obowiązku racjonalnego i pełnego, w tym komercyjnego, zagospodarowania mienia PKP SA. Z drugiej, w mediach pojawiły się informacje, że PKP groziło odcięciem ogrzewania do muzeum oraz wyburzeniem północnego magazynu. Południowy już wtedy nie istniał, na co zareagował konserwator zabytków, rozpoczynając procedurę wpisu do rejestru. Negocjacje, które trwały przez 2 lata, nie przyniosły rezultatów. W takich okolicznościach PKP SA postanowiło podejść do sprawy na poważnie, czyli najpierw informując muzeum w kwietniu 2011, że wypowiedzenie sprzed 2 lat nadal jest aktualne, a następnie składając w maju pozew do warszawskiego sądu okręgowego w sprawie wydania dworca głównego spółce z powrotem i nakazaniem muzeum opuszczenia nieruchomości w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku. Równolegle z toczącą się sprawą o wydanie nieruchomości, PKP złożyło w sierpniu 2012 roku pozew do sądu rejonowego w Lublinie, żądając od muzeum zapłacenia za bezumowne korzystanie z dworca głównego między 2009 a 2012 rokiem. Okazało się, że w trakcie trwania negocjacji między placówką a PKP SA, a po fiasku tychże do lutego 2012, oddział gospodarowania nieruchomościami PKP co miesiąc wystawiał muzeum noty księgowe za rzekomo bezprawne użytkowanie nieruchomości. Po doliczeniu odsetek, całkowita suma, której żądało PKP, wyniosła 1 947 152 zł i 39 groszy. Gdy sąd nakazał zapłatę całości żądanej kwoty, muzeum złożyło wniosek o anulowanie nakazu zapłaty, na co PKP w odpowiedzi złożyło w listopadzie kolejny pozew ze zaktualizowaną kwotą o kolejne kilkaset tysięcy. Całość powtarzała się co kilka miesięcy, zaś sprawa o wydanie nieruchomości zakończyła się w 2013 wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie korzystnym dla PKP, nakazującym muzeum eksmisję w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Gdy na salach sądowych muzeum walczyło o przetrwanie, podejmowano również działania na drodze dyplomatycznej. Podczas konferencji w sprawie przyszłości muzeum z 29 lutego 2012, w której oprócz zainteresowanych stron wzięli udział również przedstawiciele ministerstw, warszawskiego ratusza i kilkunastu organizacji, zaprezentowano wizję Centrum Techniki i Cywilizacji. W 2013, po długich rozmowach między muzeum, Urzędem Marszałkowskim a PKP, zarysowała się natomiast koncepcja Centrum Komunikacji i Techniki, które miało powstać na terenie stacji postojowej na Szczęśliwicach. PKP SA zadeklarowało, że użyczy centrum pomieszczenia na zbiory, ustanowi na jego rzecz ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 30 lat, a do momentu wyprowadzki Muzeum Kolejnictwa z dworca głównego zawrze z nim umowę użyczenia. Był tylko jeden warunek. Muzeum miało zostać zlikwidowane, a jego zbiory i pracownicy przekazani do CKIT. Pomimo tego do września 2013 udało się wypracować projekt porozumienia w sprawie przenosin.
Do połowy 2014 roku zakres projektu Centrum Komunikacji i Techniki zmniejszył się tylko do tematyki kolejowej. Tymczasem od kwietnia tego roku powstawała już inna koncepcja instytucji kultury, która miała zastąpić Muzeum Kolejnictwa. Chodzi oczywiście o stację muzeum. Niedługo później, bo już 21 października, województwo mazowieckie i PKP SA podpisały umowę w sprawie współdziałania w celu utworzenia SM. W końcu 8 maja 2015 roku, czyli 5,5 roku po jednostronnym zerwaniu umowy przez PKP SA, podpisano umowę o utworzeniu stacji muzeum. Muzeum Kolejnictwa miało zostać zlikwidowane, jego długi, wynoszące wówczas już ponad 6 milionów złotych, umorzone przez PKP, a muzealia i pracowników miała przejąć nowa placówka, której siedziba miała znaleźć się na Odolanach, a wybudować ją miało PKP na własny koszt. Do tego czasu SM miała korzystać z dotychczasowej lokalizacji na dworcu głównym na podstawie umowy użyczenia na bezpłatny najem. Jeżeli zaś Polskie Koleje Państwowe nie rozpoczęłyby do końca 2016 prac na Odolanach, to samorząd mógł je przeprowadzić sam, w dalszym ciągu na koszt PKP. Nowa instytucja miała również otrzymać w wieczyste użytkowanie stację wąskotorową w Sochaczewie. PKP miało również przekazywać dotacje na rzecz placówki o co najmniej tej samej wysokości, jak te pochodzące od samorządu województwa mazowieckiego. W efekcie Muzeum Kolejnictwa zostało zlikwidowane 31 marca 2016, zaś stacja muzeum jest otwarta dla zwiedzających od 14 maja 2016 roku. W tym miejscu moglibyśmy uznać, że po deszczu zza chmur wyszło słońce i wokół rozsiało kolory lśniące i sprawę zamknąć. Otóż nie. Z dwóch stron umowy dotyczącej utworzenia SM, jedna nie wypełniła swoich zobowiązań do końca. Zgadnijcie, która? Zgodnie z zapisami umowy, PKP SA miało podpisać umowę użyczenia do 21 dni od likwidacji Muzeum Kolejnictwa. Podpisanie nastąpiło 16 stycznia 2017, czyli nie 21, a 291 dni po likwidacji MK. Umowę dotyczącą dotacji dla SM od PKP SA podpisano dopiero w listopadzie 2016 roku, ale i to nie oznaczało końca tego problemu, bowiem spośród 4 milionów złotych, jakie miało przekazać PKP w 2017, stacja muzeum otrzymała tylko 550 tysięcy i to dopiero w grudniu. Natomiast w 2018 roku pierwszą transzę dotacji wynoszącą połowę uzgodnionej z PKP kwoty instytucja otrzymała dopiero we wrześniu. Zatem może z siedzibą na Odolanach coś się ruszyło? Wszak jeżeli do końca 2016 roku PKP nie rozpoczęłoby żadnych prac, to samorząd miał prawo rozpocząć je samodzielnie. Termin określony umową minął, nic się nie działo i dopiero w styczniu 2018 roku, czyli z dwuletnim opóźnieniem, prezes PKP SA oznajmił marszałkowi województwa mazowieckiego, że z nowej siedziby nic nie będzie. Jeżeli was interesuje, kto był tym prezesem, podpowiadam. Opóźnienia na kolei zdarzają się rzadko. Co się zresztą dziwić, prace nad przywróceniem Warszawy Głównej dla regularnego ruchu pasażerskiego miały zająć tylko 2 lata i zakończyć się w 2020 roku. W ramach robót trzeba było przetoczyć część taboru w skansenie na nowe tory, co stało się dopiero po podpisaniu kolejnego już porozumienia między samorządem a PKP SA. W ten oto sposób, pomimo wszelakich przeciwności i problemów, dworzec główny w Warszawie w dalszym ciągu jest siedzibą placówki zajmującej się ochroną dziedzictwa kolejowego. Za symbol całego tego epizodu można uznać jednostkę EW51, która od 2021 roku znajduje się na wystawie stacji muzeum. Jeżeli po takich perypetiach ponownie cieszy oko, to przyszłość muzealnictwa na Towarowej powinna się malować w dość jasnych barwach. O ile oczywiście PKP SA znowu nie zrobi czegoś nielogicznego.